Siemaneczko, w dzisiejszym vlogu chciałbym powiedzieć Wam o dwóch nowych obiektywach od Sigmy, a w zasadzie nie opowiedzieć, a zrobić mały unboxing, który będzie długi i nudny. A to dlatego, że jesteśmy... O, nie ma dzisiaj ze mną Magica, więc tylko dlatego, że jestem Tomasz, który... Samutka. Dzisiejsze dwa obiektywy, które będę rozpakowywał, to Sigma 45-28DG-DN-C oraz Sigma 35-1.2DG-DN-ART. Obydwa te obiektywy to pierwsze obiektywy od Sigmy, które są dedykowane tylko i wyłącznie do bezlusterkowców. W tym przypadku są to obiektywy dedykowane do Sony. A więc bierzmy się do roboty. Otwieramy pudełeczko. W środku mamy jedną zawartość, drugą zawartość. O, tu pewnie była folijka. I masę papierów, karty gwarancyjne, instrukcje. Sigma 45-28C. Oto Jona. Pierwszy tego rodzaju obiektyw, dedykowany pod pełną klatkę Sony. To, co od razu rzuca się w oczy, to, że jest bardzo lekki i jak na obiektywy typu C, od razu czuć, że jest bardzo solidnie wykonany. To, co bardzo mi się podoba, to ten tulipan, który jest w całości metalowy. Zakłada się lekko. Tak wygląda obiektyw z tulipanem. Obiektyw ze zdjętymi osłonkami razem z tulipanem waży dokładnie 256 gram. Jest bardzo lekki, solidnie wykonany i widać, że jest nawet uszczelniony tutaj z tyłu. Wystaje taka gumka, która też ma zabezpieczać dostawanie się pyłku i wody między obiektyw a aparat. To, co odróżnia ten obiektyw od innych obiektywów, które były tylko dostosowywane pod aparaty bezlusterkowe, tutaj można przysłonę ustawiać ręcznie na obiektywie. Jest to przysłona klikająca. Słuchaj, taki klik-klik. I w przypadku tego obiektywu nie możemy tego zmienić. Także jeżeli myślicie o filmowaniu tym obiektywem, to tutaj jest tylko kliku, kliku, klik. Jeżeli będziecie ciekawi więcej na jego temat, koniecznie zostawcie pytania w komentarzu. Zdradzę Wam pewien sekret. Chodziłem z tym obiektywem przez ostatnie 3 dni i to był najlżejszy zestaw, jaki miałem na Sony, od kiedy fotografuję tymi aparatami. I ma bardzo ciekawy bokeh i bardzo ładny obrazek, ale póki co zdjęć jeszcze Wam nie pokażę. Na pewno przyjdzie na to czas w przyszłości. Dobra, dość nudy o 45. Czas na chyba największy hicior tego sezonu, przynajmniej dla mnie, bo jest to pierwsze szkło pod aparat Sony ze światłem 1.2. i autofokusem, także nie lada gratka. W środku od razu widzimy, że jest to obiektyw linii ART, dlatego że dostajemy na niego od Sigmy pokrowiec. I to jest bardzo fajne, bardzo lubię za to Sigmę, że do swoich obiektywów dodają takie naprawdę bardzo porządne pokrowce. Do tego mamy jakieś książeczki i pasek do pokrowca. Też bardzo fajny, solidny paseczek. Można go tutaj zaczepić. Ale co ja będę o tym opowiadał? Zobaczmy, co jest w futerale. W futerale mamy obiektyw i osłonę do obiektywu. To jest wszystko.
osłona typowa dla obiektywów linii ART, ale tych nowych, czyli 28-40-105, czyli jest to taka osłona, która się blokuje po wkręceniu na obiektyw i zwalnia się blokadę tym przyciskiem tutaj z boku. A tutaj nasza gwiazda dzisiejszego wieczoru, czyli Sigma 35-1-2. Zdejmujemy osłonę z przodu, zdejmujemy osłonę z tyłu, zakładamy tulipan. Teraz chwila prawdy, czyli największa wada tego obiektywu, co od razu mogę powiedzieć. A waży on wraz z tulipanem dokładnie 1140 gram, czyli kilogram i 40 gram. Taka jest jego waga i taka jest prawda o tych obiektywach, które mają światło 1.2, że one od zawsze są ciężkie. Myślę, że nie ma co się więcej nad tym rozwodzić. Jeżeli ten obiektyw jest dla Was za ciężki, to być może nie jest to po prostu obiektyw dla Was. Ale on nie został stworzony po to, żeby być lekkim, a po to, żeby robić świetny bokeh, piękne rozmycia i przede wszystkim, żeby być super jasnym. To, na co od razu można zwrócić uwagę, że jest bardzo podobny do tych obiektywów, które zostały zaadaptowane pod bezlusterkowce, czyli ma tutaj taki czarny metalowy element, który wygląda jakby został dodany do reszty obiektywu. To, co go odróżnia od innych obiektywów linii ART, tutaj mamy na przykład 28, że jednak ten element wydaje się być krótszy i bardziej pasunięty. Wydaje się być krótszy i bardziej pasuje też z tego względu, że tutaj ten element nachodzi na obiektyw i mamy czarne gładkie mocowanie. Tutaj w tym miejscu mamy pierścień do przysłony. Co ciekawe, w przypadku tego modelu ten pierścień możemy włączać i wyłączać klikanie, czyli może być przestawienie bezdźwiękowo. Wtedy ta przysłona chodzi bardzo płynnie. Pierścień ostrości chodzi bardzo podobnie jak w pozostałych Sigmach, jak w Sigmie na przykład 28. Z tyłu także mamy tutaj wystającą gumeczkę. I tu, co ciekawe, tak po prostu mając dwa obiektywy w ręku i porównując je, C wydaje się być porządniejszy w pewnym sensie konstrukcyjnie, chociażby z tego względu, że tutaj mocowanie filtra jest metalowe, co bardzo mi się podoba. W tym obiektywie 35-1.2 mamy taki sam plastik, albo przynajmniej podobny jak w pozostałych artach, czyli mocowanie filtra jest plastikowe. Jest to dobre i niedobre. Dobre z tego względu, że ten element jest bardzo łatwo wymienić i jest bardzo tani, więc w przypadku, jeżeli mamy zamontowany filtr i obiektyw upada i uderza tym elementem, ten plastik prawdopodobnie zamortyzuje upadek i nic się nie stanie reszcie obiektywu. Sprawdziłem to na swojej 35-1.4 jeszcze na Canonie. I można to tanio wymienić i szkło nie zostanie, soczewka nie zostanie uszkodzona. Tutaj, jeżeli tym obiektywem byśmy uderzyli w ziemię, no to może na przykład zaistnieć wgniotka i wtedy już nie będzie możliwości nakręcenia filtra i też wydaje się, jakby to był jeden większy element, także pewnie nie jest tak łatwo wymienić ten element przedni jak element w tym obiektywie. Co jeszcze ciekawego można o nim powiedzieć, że posiada taki guzik, który pozwala sobie z poziomu aparatu przypisać różne funkcje, także jeżeli chcemy sobie jakąś funkcję przypisać do obiektywu, możemy ją mieć tutaj w guziku. Jest to super opcja, sprawdziłem to na przykład używając 70-200-28, czy na obiektywach sonowskich też są takie guziki. To się bardzo fajnie sprawdza.
No i co? Więcej o tym obiektywie z przyjemnością opowiem Wam, jak przeprowadzę testy. To, czego jestem najbardziej ciekawy, to jak będzie się zachowywał w porównaniu do innych obiektywów o tej samej ogniskowej, na ile sprawdzi się 1-2. Sigma 35-1-4, Sigma 35-1-2 oraz Sigma 28-1-4. Obiektyw, którego ostatnio bardzo często używam. Największy z nich oczywiście jest 35-1-2. Jest także obiektywem najcięższym, natomiast jest też najjaśniejszym. Takie ciekawostki. Mam nadzieję, że wszyscy puściliście sobie ten film do spania i teraz już smacznie śpicie i nie musicie oglądać mojego ryja i słuchać tych smutów, które dla Was zapodaję.